uczucie ciężkich nóg, skurcze, widoczne żyły i sieci pajączków. To wszystko objawy choroby żylakowej, tak zwanej niewydolności żylnej. Żylaki lata nie lubią, dlatego upalne dni sprawiają, że nasze nogi domagają się szczególnej pielęgnacji. Co wiedzą mieszkańcy na temat żylaków? Nic, choruję. Nie wiem, bo ja nie choruję na żylaki. Nic. Na temat żylaków, że mnie bolą, a najbardziej mnie boli kolano i biodro. Nic nie interesuje mnie to. Sama ich nie mam. A jakie są objawy może? Bóle nóg, ciężkość nóg. W żyłach krew powinna płynąć do serca. I w rękach, i w nogach, i w brzuchu, i wszędzie. A w żylakach krew płynie albo w bok, albo się cofa. Nie płynie tam, gdzie powinna. Krew stoi w żyłach, żyły się poszerzają. Są napięte, ta krew stoi, więc noga staje się cieplejsza, a jak tej krwi jest za dużo, to zaczyna ta krew uciekać poza ścianę żylną, czyli ta woda z krwi ucieka i mamy obrzęk. Czyli noga nam się robi grubsza, wygląda, no brakuje tej kostki na początek, potem jest obrzęknięta stopa. Objawy niewydolności żylnej częściej spotykane są u kobiet, jednak będą się nasilały u tych osób, które znajdują się w grupie ryzyka. Żylaki dokuczają przede wszystkim kobietom w ciąży. Tam jest wielokierunkowość powstawania żylaków. Raz, że przybywa krwi u kobiety w czasie ciąży. Dwa, że jest ta burza hormonalna na początku ciąży, że wszystko się w kobiecie rozciąga, nie tylko brzuch, macica, żeby to dziecko się zmieściło, ale też żyły. Żyły też się poszerzają, ten progesteron, ten hormon ciążowy jest za to odpowiedzialny. Trzecia sprawa, im większe dziecko, tym bardziej nam naciska na te żyły biodrowe, w brzuchu położone i tym trudniej krew nam odpływa do góry, w stronę serca. Poza tym, no to są geny. Jeżeli mama miała żylaki, babcia miała żylaki, ciotka miała żylaki, no to też. Dolegliwości związane z obecnością żylaków są bardzo zróżnicowane. Bardzo często pacjentki odczuwają bóle nóg, pieczenie w trakcie wysiłku, chodzenia, często zmienia się objętość kończyn. Trudno jest początkowo zinterpretować te dolegliwości, dlatego tak ważne jest, aby również choroby żylne kończyn dolnych były brane pod uwagę właśnie w trakcie ciąży. Żylaki mają postać miękkich sznurów, kłębów wypełnionych krwią. Rozmiar i rozległość żylaków zależy od zaawansowania choroby. Kiedy tylko pojawią się pierwsze symptomy niewydolności żylnej kończyn dolnych, warto nie tylko zmienić tryb życia, ale również się przebadać. W diagnostyce układu żylnego wykorzystuje się szereg metod, m.in. próby flebologiczne, ultrasonografia żył oraz wenografia. USG Doppler. Znajdujemy żyłę. Tak. Skóra jest tutaj. Tu mamy żyłę, ona jest przecięta tak jakby nożem przecięta, czyli jest w postaci kółeczka. Krew jest czarna. Tkanka podskórna, czyli ten tłuszczyk podskórny jest szary, mięsień jest pod spodem ciemniejszy. Możemy żyłę popatrzeć wzdłuż albo w poprzek. Włączamy funkcję kodowania kolorem. Ustawiamy się i widzimy, że krew sama sobie płynie do góry. I teraz robimy coś takiego. Ściskamy poniżej żyły i wypychamy krew w stronę serca i patrzymy, czy krew nam spada. Czyli pokazuje się niebieski kolor? No nie pokazuje się. Czyli ten odcinek żyły, żyła odpiszczelowa, główna najdłuższa żyła w człowieku, jest zdrowa. Niezależnie od stadium rozwoju żylaków można je skutecznie leczyć. Złagodzenie objawów chorym z żylakami kończyn dolnych może przynieść sport. Ruch jest ochroną dla żył, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, tak zwany ucisk medyczny, czyli wyrok kończoszki, podkanałówki, rajstopy, przeciwżylakowe, które są ciasne, czyli ciężko ubrać, troszkę grubsze. Po porodzie często dolegliwości cofają się, ponieważ sama ciąża jest dużym obciążeniem dla organizmu kobiety. W trakcie ciąży zwiększa się ryzyko zatorowo-zakrzepowe, czyli powikłania wynikające z choroby żylnej kończyn dolnych. Natomiast oczywiście po ciąży taka pacjentka, u której zostały rozpoznane takie zmiany, wymaga odpowiedniej konsultacji oraz dalszego leczenia właśnie przez specjalistów flebologii. W większości przypadków żylaki nie są powodem do niepokoju. Jednak jeżeli zaobserwujesz u siebie objawy niewydolności żylakowej, należy skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady.